Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Trzeciej Biegłości, gdzie po raz kolejny goszczę Michała. Cześć. Cześć, witam. No dzisiaj naprawdę wyjątkowy czołg, typ 5, czyli japoński, 10-tierowy, ciężki kloc, który, ciekawostka jest, że tutaj na tych japońskich czołgach odznaki biegłości oznaczone są przez siekierki, nie przez paski, nie przez gwiazdki, ale siekierki. Ty może wiesz, jaka jest geneza tych siekierek na lufach? Ja mówię na to toporki. Toporki, no. A nie wiem, nie wiem, jaki tam ustrój był w czasie II wojny, więc może to, nie wiem, jakieś przodownicy prasy czy coś takiego, nie wiem, może okay. Coś takiego. Typ 5 i chyba też inne te klocki japońskie są o tyle dziwne, że one na amunicji podstawowej mają apeki i na amunicji premium mają apeki. I tutaj ważna anotacja jest taka, że ty jeździsz na apekach premium, które mają przebicie 282 z Alfą 600, zaś apeki zwykłe mają przebicie 249. Działo tutaj tak, pocisk przeciwpancerny 14 Kamon Semi, a nie, tak sobie myślę, że jakieś takie bardziej japońskie nazwy będą. Dobra, to powiedz mi, bo wylosowało ci świetną mapę, chyba jedną z najciekawszych map, jeśli chodzi o ogranie takim czołgiem. Powiedz mi w ogóle, skąd pomysł na trzecią biegłość? Skąd pomysł? W sumie na ten czołg. To był jeden z czołgów, który miałem do zrobienia. Po prostu wbiłem tam któreś bitwie drugą biegłość i w sumie powiedziałem, no czemu nie? No, to jeszcze jakiś czas temu mówiłem, że wbiję, bo też takie plany miałem. Jeszcze jak tam chyba ostatnio, nie wiem, co tam ostatnio nagrywaliśmy, nie pamiętam. Czołg jest dość specyficzny, nietuzinkowy, więc uznałem, że fajnie by było mieć, tak? Nie tak znowu, nie wiem, na jakimś ruskim medzie, czy coś takiego, nie? No właśnie, on jest o tyle śmieszny, że jest bardzo powolny, ale jego pancerz chyba mimo wszystko potrafi trochę poodbijać. Znaczy tak, potrafi podbijać, jak przeciwnicy strzelają z apeków. Jak się załadują złoto, to z reguły raczej wszystko wchodzi. Ponieważ niestety tu masz niby te 260, ale wszystko masz płaskie, więc wiesz, wylosuje 270 i już się ktoś przebije, nie? Tak patrzę, starają się przebijać ciebie po dolnej płycie. Dolna płyta nie jest takim typowym weak spotem, mimo że jest bardzo duża, to sporo odbija chyba. Znaczy ona nie ma jakoś mniejszej ilości pancerza, też ma chyba 250, więc no jako tako nie jest weak spotem. Teraz ładny strzał, próba wypalenia Visa 7 w Amoraka, ale tylko zwykły strzał bez krytyka. Dobra, a powiedz mi oprócz oczywiście tego pancerza, jakie są zalety tej linii, bo tutaj może abstrahując od tych średniotierowych, tam gdzie masz te trole i można czołgi swoich tierów i niższych one-shotować, to tak tiery 9, 10, czym one się charakteryzują, dlaczego warto ewentualnie nimi pograć? A czy warto nimi pograć? No 9 jest tragiczna, ponieważ ma wszystko gorsze niż 10, mniej hapsa, mniej pancerza, gorszy reload. Ostatnio pewnie buffnęli, trochę to pomogło, ale no nadal nie polecam tego czołgu, mam na nim całe 2000 chyba tam średniego, więc to jest tyle co robię na 8 tierze. No czołgi są ogólnie niezbalansowane, dlatego że mają albo za mało pancerza, albo są po prostu za wolne. Czyli albo cię po prostu wszystko przebija, albo cię padziuje arta, nie? Ten strzał przed chwilą w Centuriona bardzo ładnie cię losnęło, 728. Sporo powyżej średnich. No ale tak jak mówię, no mapa świetna, to teraz pogadajmy o tym, ile potrzebowałeś, żeby w tej bitwie zrobić, żeby ta trzecia biegłość padła. No żeby to rosło jakoś sensownie, tam o 0,3-0,4, no to trzeba ponad 5000 i trochę spota, tak z 500-1000. To tak, no, tak do 0,5% poszło do góry. To właśnie tak. A przed tą bitwą ile miałeś? A wiesz co, z tego co pamiętam, przed tą bitwą miałem 94,48, a jak popatrzyłem zaraz po tej bitwie, no to 95,01 skoczyło, więc na styk. Czyli jednak ten. A to nie jest tak, że albo się nie udaje, albo się udaje i 9500, tylko to miał 9501. Tak jest. To był też ciekawy strzał, to mogłeś sobie zarobić kolejne 600 punktów uszkodzeń, a udało ci się odbić od TVP-ka. No niestety, właśnie tak w tym czołgu to właśnie bardzo boli, bo to jest długi reload, dlatego ja po prostu strzelam z no, Golden, ponieważ no, penetracja w tym czołgu jest marna, no 250 to nie jest dużo, no na medy to może wystarczy, ale na takiego ISA 7 no to jest za mało, na E5 to samo, no nawet te 280 to nieraz nie wystarcza, no to jest taka penetracja jaką ma grill na apeku, tak, czyli to nie jest jakoś strasznie dużo. No dobra, no bardzo hasz po ten damage, żeby to jeszcze się tak, zgadzało. To właśnie jechałem z takim, można powiedzieć, niezorem, po prostu byle tylko coś jeszcze strzelić, więc
5000 przekroczone, czyli co, już czułeś, że to będzie to, czy jeszcze potrzebne było jeden strzał? No, modliłem się, żeby wystarczyło. Okej. Okay. Bo już nie chciałem, bo już to była ostatnia, to chyba gdzieś wieczorem grałem, po prostu już miałem iść spać i mi się nie chciało kolejnej bitwy grać. Zliczyłem, że mi się uda. 5037, jeden frag. A twoja najlepsza bitwa, pamiętasz, jeśli chodzi o uszkodzenia? A wiesz co, gdzieś koło 7000 na wichurze zrobiłem. To chyba ładnie. A najwyższy odbity damage? A wiesz co, nie wiem, chyba gdzieś koło 8000. No okej. Okay. To co, a czy w ogóle robiłeś na nim misję? A nie, bo nie, ty nie, już nie, masz nie, 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 od dawna nie, ten czołg. Ja, nie. Dużo wcześniej misje zrobiłem, wszystkie niż te czołgi weszły. Nawet no. nie miałem szczerze jak. Teraz dobiłeś, no właśnie, tak. Już masz to zrobione, dobiłeś tego TVP-ka, udało ci się 5400, to już chyba był ten moment, kiedy powinno się było udać. Czy no jeszcze, wiesz co, no miałem 0,5% i tak patrząc na to, ile to wskakiwało po ostatnich bitwach, no to taki, jeszcze tak, myślałem, że jeszcze jeden strzał dla świętego spokoju. No niestety, jak pancer kończy tego typa, a czy tego T62A, który miał sporo HP-ków, zostaje AMX, którego raczej nie dogonisz. Jeździsz po mapie, tak widzę po prostu w poszukiwaniu, że może ten AMX będzie uciekać na przykład przed przeciwnikami. O, może wyjedzie na środek i oloci. Tak, może gdzieś tam będzie chciał coś zbić, no ale tutaj niestety AMX daleko pojechał po 113 albo 113 po niego. HP-ków ma dość dużo, przydałyby się na pewno do biegłości, teraz trochę stracił. No i zostaje mu 150, które mniej więcej w... kiedy? No teraz traci z rąk Jogpancera. My sobie przechodzimy do podsumowania. Wy już dobrze wiecie, że tę biegłość udało się zrobić, czyli ten wynik, który Michał osiągnął, wystarczył. 95,01, czyli dokładnie się zmieściłeś tak, jak było potrzeba. Tutaj jakbyś może tego TVP-ka nie dobił, to było pewnie 95,00, domyślam się. Bo no tam... nie wiem, czy by wskoczyło, bo to aż ten strzał, to myślę, że był warty więcej niż to 0,01. No dobra, no i są trzy toporki, trzy siekierki, trzy... Właśnie. Co poeta miał na myśli? Co Japończycy mieli na myśli, robiąc to znaki biegłości w formie takiej grafiki? To jest ciekawe. Pierwsza klasa i duży kaliber. 5447 punktów uszkodzeń dało ci 1045 bazowego expa. Po drugiej stronie ten TVPEK 3365. No i teraz tak, oddałeś 14 strzałów, 13 trafiłeś, 17 przebiłeś. Na daleki dystans to był tam jeden strzał w takiegoś medzika, tam chyba dobiłeś tego T44 na 100, wydaje mi się, z tej większej odległości. 10 przyjętych, no właśnie, tu jest kwestia najważniejsza. 10 przyjętych strzałów, 7 odbić za potencjalne 2500 punktów uszkodzeń, czyli to jest taki wynik jak na tego typa niezły, średni, lepszy. Wiesz co, no ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy od tego, czy gracze po przeciwnej stronie zarobią golda. No. To nie jest tak jednoznacznie, że tym czołgiem wyjedziesz i zaczniesz odbijać. To jest właśnie wszystko zależy od tego, z jakiej amunicji będą strzelać do ciebie. Mhm. Bo wyjedziesz, będą strzelać do ciebie z golda, to jak nie wyjedziesz, tak cię po prostu spadzią jak nuba. To taka ciekawostka, po tej bitwie, tam chyba dzień później czy dwa, zagrałem z ciekawości kolejną bitwę. Oczywiście rzuciło mi step na 4 arty, więc zostałem kulturalnie spadziowany po prostu. I aktualnie chyba mam 93,95 jakoś tak biegłości, także... Czołg jest bardzo losowy, bardzo zależny od matchmakingu, od tego, z jakiej amunicji przeciwnik strzela. No ale się udało, to najważniejsze. To była taka trudna przygoda z tym typem? No jedna z trudniejszych. No. Okej. Okay. No i teraz cóż jeszcze na koniec. 8 wrogów uszkodzonych, 3 zniszczenia, asysty niewiele. Ale z racji tego, że strzelałeś z golda, warto spojrzeć na koszty utrzymania no, czołgu ciężkiego 10 tieru. Zarobiłeś 74 tysiące. Chyba wiesz co, to była odpalona ta rezerwa, wiesz? Znaczy ten. A, no tak. Musiała być rezerwa, bo 67 tysięcy masz za samą amunicję. Plus 20 tysięcy, bo jeździsz na... To jest oni... Co tam jest? Onigiri? Onigiri, no właśnie. Czyli na sushi po prostu. Ta. Z zestawem sushi, no ale wyszedłeś do przodu z tą rezerwą prawie 9000. No także to jeszcze jakbyś miał podsumować ewentualnie tego typa 5, bo powiedziałeś tak, typ 4 pod każdym względem gorszy, czyli co, typ 5 jednak jest w miarę niezłą dziesiątką, pomijając fakt tego, że jest bardzo taki sytuacyjny, czy ogólnie nie bardzo? Wiesz co, to bardziej chodzi o przekrój tego, jak czołgi są zbalansowane w grze, bo na dziesiątce ten czołg ma sens, bo ma w miarę przyzwoity reload, ma tam 13 sekund.
No coś już odbije, mówię, no jak nie załadują golda, no to coś już odbije, bo to jest jednak 260 i to jest takie pogranicze właśnie, ile czołgi mają penetracji, nie? Bo właśnie plus minus tyle mają dziesiątki ciężkie, nie? Samomedy. Dziewiątka niby ma 250, ale na dziewiątce masz E75, masz WZ 111, masz medy, które mają działa z dziesiątek, więc to już nie jest tak fajnie. Do tego ten czołg jest wolniejszy, ma mniej hapsa, ma dłuższy reload, gorszy rozrzut, no wszystko po prostu, no taka gorsza wersja, tak? No. Po prostu dziewiątka jest taka do przemęczenia się. To ewentualnie poleciłbyś w ogóle robienie tej linii w jakimś celu, jakimkolwiek, czy raczej nie A bardzo? czy jeśli ktoś lubi kolekcjonować czołgi, to jak najbardziej. Jeśli ktoś chce znaleźć czołg, którym się fajnie gra, to zdecydowanie nie. Jak dla mnie remedium, żeby ten czołg był w miarę grywalny, to buffnąć mu pancerz i to znacznie. No nie wiem, wydaje mi się, że jakby mu wrzucili 300 na płaskiej blasze, to by miało już sens. Bo to mógłbyś spokojnie na TDK wyjechać i byś odbił, a no teraz to tak, wiesz, to taka loteria. No. No, tylko w tym momencie Pomijając, to. że ten czołg w ogóle nie jeździ, więc ty, tak czy inaczej to powinien być po prostu mobilny bunkier. Okej. Okay. To teraz powiedz jeszcze na koniec, co z czołgiem zrobiłeś? Będziesz im jeszcze grać jakoś regularnie, czy raczej garaż i daleko gdzieś tam sobie gnije? Wiesz co, nie będę raczej regularnie, czasem go pewnie odkurzę, ale no nie tak, że pewnie, nie wiem, będę grał nim codziennie, prawda? Tylko tak raz na czas. Okej, okay, no dobra, to teraz tak, gratuluję tej trzeźwiegłości, jeśli mówisz, że była A, trudna, dziękuję. to tym bardziej pewnie większa była satysfakcja. To jakie kolejne wyzwania w takim razie? A czy no 260 na pewno, to będzie bardzo trudne zadanie, chyba ze dwie albo trzy osoby na naszym serwerze mają. Nie, no tam więcej ma. Mailand był któryś, tak jak był u mnie ze swoim 260, to był chyba wtedy trzeci, ale już trochę więcej chyba ma. No, to też jest ciężko. No, tam 113 muszę zrobić, TVPK. No, jest parę czołgów, które bym jeszcze wbił. No dobra. Tam mam po 91, po 92%, więc to już niedaleko. To trzymamy kciuki, bo jesteś dostarczycielem jednych z ciekawszych no, trzeciej biegłości. Na pewno nie odpuszczasz w przypadku czołgu, który ci. Znaczy, może nie tyle do końca nie leży, ile po prostu jest trudny w obsłudze, tak jak chociażby ten typ. Tak bardziej chyba do tego honorowo podchodzisz, nie? Że jak już coś zacząłeś, to musisz to skończyć. Czy wiesz co, po prostu po czasie, na początku jak tym czołgiem grałem, to bardzo na niego narzekałem. Tam miałem poniżej 3000 średniego, ale w pewnym momencie tak nim pograłem i wiesz, zacząłem, wiesz, tak wyczuwać go, że wiesz, gdzie mogę wyjechać, na kogo mogę, wiesz, wyjechać, tak po prostu YOLO i wiem, że mnie nie przebije i tak dalej, nie? Czasem po prostu jakby ogarnąłem granie i tak wiesz, szło to do góry, nie? No dobra, to jeszcze raz dzięki, jeszcze raz powodzenia i cóż, moi drodzy, to chyba tyle. Jak się podobało, to podziękowania dla Michała, bo on jak zwykle dostarcza. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.